dobry, z tej strony wcale nie jest Awizonosz, dlatego nie przywitam się tak jak on. Mamy tutaj zapowiedź live'a, który już niedługo, prawdopodobnie na tym kanale, przekazują mikrofon. Witam was tutaj, cześć, zaczynamy odcinek bardzo realnie, czyli z autobusem na moście. Jest ze mną dzisiaj pan Dominik. Dzień dobry. Ten drugi pan Dominik, ten co miał matury. Który się pojawi niedługo w warszawskiej polityce i na live'ie, który się pojawi też wkrótce. I to nie jest ten live, co zapowiadałem ostatnio. Inny live z bardzo głupich pomysłów do City Skylines, czyli bardzo realnych. No ma, puśćmy play. Jeżeli wyjdziesz z tego kółeczkiem zamiast zjazdem, to ten odcinek skończy się zanim się zacznie. Tak, aby się przewrócił. Nie mogę już. Kurczę. Dobra, tak go zwalimy. Gdzie jest autobus? Szybko, autobus! Właśnie dlatego robimy live'a, będziemy recenzować pojazdy. Na wsteczny szybciej jedzie. Cicho, to jest jeden z elementów, który będziemy analizować. To znaczy, w jakich warunkach autobus ma lepsze parametry jezdne od wyścigówki. Oprócz tego, na jaką wysokość wznosi się mewa? I dlaczego babcia jest najlepszym towarzyszem wspinaczki w City Skylines? Dokładnie. Może już skończymy robić te lifty autobusem na obustrzyjnym korycie i zaczynamy. Ładnie. O, zobacz jakie triki normalnie. Dobra, mamy nasze magiczne miasteczko i panie Dominiku, bo pan bardzo uważnie śledzi naszą całą serię, prawda? Oj tak, szczególnie jak... tak. Może pan już skończy na tym. No, kupiliśmy sobie tutaj kawałek ziemi, nawet nie jeden, chyba nawet dwa. Tak czy siak, celem naszego magicznego scenariusza jest to, aby w 30 tygodni zdobyć populację 65 tysięcy frajerów. Mamy 42 tysiące, co jest dosyć dobrym wynikiem, ale i tak jest źle. I panie Dominiku, spytam się pana jako specjalisty. Słucham. Co trzeba zrobić, żeby ludzi ściągnąć do miasta i zaczęli, i ten pasek z popytem dla frajerów zaczął być większy? Wybuduj im 3-13 linii metra. Nie, coś innego. Obniż podatki. Coś się spaliło w ogóle. To też będzie trudne, bo już jest 3-4%. Wiem, bo śledzę tę serię. Dobra, tak gdzieś. Co jeszcze byśmy mogli zrobić? Czego tutaj brakuje? Myślę, że usunięcie pewnych zanieczyszczeń i ruinek. Jakich zanieczyszczeń, o czym ty mówisz? Ja się zastanawiam nad wybudowaniem trzeciej linii hyperloopów nad ich głowami. To znaczy... I pociągów. Uważam, że zbudowanie nowego Tarchomina, to znaczy puszczenie linii tramwajowej absolutnie nigdzie, a potem postawienie tam gęstych zabudowań jest optymalnym rozwiązaniem. Dlatego to właśnie zrobimy teraz. Tylko tak, jeżeli tu pójdziemy do góry, to nam pójdzie do góry. No ma, to mi się nie podoba. Trochę przydużo widzieliśmy. Główną domeną w City Skylines i skrzyżowania. Słucham. Palić was, głupie światła, wyburzamy was. Dzięki temu nie masz żadnych korków w moim mieście. No może chyba, że jest droga jednokierunkowa, to wtedy się dałem problem. No ale tak. Zacznijmy od podstawowego narzędzia City Skylines, które w końcu dodali, bo nie było go na początku. Co za wtajerzy jedni. Wielu podstawowych rzeczy nie ma w City Skylines, jak na przykład multiplayer. Inna w pora roku niż zima w Snowfallu. Wiesz, że przestałem oglądać tę serię tylko z tego powodu, bo tak, była naprawdę ciekawa. Tak, wiem, no jest najbardziej rozwinięte w nim miasto na przykład. No to mogłoby być ciekawe. I to jest też najdłużej nagrywana seria na tym kanale. Ścieklizny bym dostał, jakbym oglądał po prostu przez pół roku. Zima? Cały czas śnieg. No, ale witamy w Snowfallu. Chyba to nie tak. To tak jak, to nie wiem, z odpowiednikiem tego Snowfalla to by było to, że tutaj w Park Life'ie nie masz świata poza parkiem. A to akurat byłoby dosyć normalne w City Skylines. A propos, tu mamy park w ogóle dookoła tych całych bulwarów. Nie wiem, czy pan zauważył to. Bardzo, bardzo elegancki tutaj. No, a teraz będziemy budować eleganckie trasy. Uważam, że tutaj jest duży nacisk na realizm, dlatego że
Jak wiadomo, i tutaj wcale sobie nie żartuję, widok od strony wody jest jednym z ważniejszych w mieście. A wiesz co? Waterfronty tak zwane. A wiesz co o tym mówi SimCity? SimCity mówi, że w mapach ma opisy, że ta parcela, nie parcela, że ta mapa jest idealna dla jakichś kurortów nadmorskich. I co z tego, skoro i tak ostatecznie kończysz budując jakieś nudne miasto z kopalniami i to na planie kwadratu. Nie, nie, Dominik, akurat mi chodzi o to, co mówi SimCity o... Tak, jakby znak będzie. SimCity o mieszkaniach przy wodzie. Słucham. Chudy. Tyłem. Zaraz, ten to nie ma problemów. Ty, patrz, już są ludzie. SimCity o zabudowie przy wodzie mówi to, że osoby, które mieszkają po wiecznej stronie wody, mogą zachorować. A to nie jest zupełnie z tym związane, że w SimCity może zachorować każda osoba, dlatego że wyprowadziła się do twojego miasta. W sumie to też ciekawe, że gra jest na tyle tutaj realistyczna, że mamy drogę gruntową. Oczywiście dla bezpieczeństwa należy postawić znak 30 na godzinę, ale już nie ma ostrzeżenia przed pewnym spadkiem. Jakim spadkiem? Dobrze, nie, ale to będzie ciąg dalszy tego odcinka, naprawdę. Dobrze, dlatego nie wstawię tutaj 30 na godzinę. Skądże znowu? Nie rób tego. Tak, to będzie. Dobra, postawmy tutaj tak, jak powinno być. Wcale to nie jest same zbocze, nawet o tym nie myśl. Oni to się wybudują. To jest City Skylines, tak? Trzeba tylko w nich uwierzyć, a oni to zrobią. W sumie... Czekaj, jesteśmy w City Skylines. Kurde, szkoda. Czekaj, czy to jest jeszcze... Ja nie mogę. To jest piękne. A wiesz, co jest najlepsze? Słucham. Tu będę parkować jeszcze samochody. Mocny ręczny to podstawa. Ja wiem, ale mimo wszystko to naprawdę już czasami jest przesada w City Skylines, co te samochody, pod jakim kątem potrafią hamować. A właśnie, mam takie jedno miejsce, teraz ci pokażę. Postaram się nie tworzyć żartów odnoszących się stricte do gry, ponieważ kupiłem ją 2 lata temu. Ale jeszcze nie zdążyłeś jej odpalić. Jestem noobem. Przede wszystkim... Uczysz się do matury, to jest twój podstawowy zawód życia. Nie. Wbrew pozorom już nie. Jeszcze. No zobacz tylko na tą drogę. Albo na tą. Oj, jeszcze pożałujesz, że stworzyłeś odcinek w tej formie. Dobrze, nie marzyć. Raz na jakiś czas możemy się pośpiąć z tego, co tutaj właściwie się wyczynia. Rozumiem, że tak zaparkował, ale ten samochód, czy ten motor, to ja naprawdę sądzę, że nawet jakby miał tak dobry hamulec, to wiesz, co by się stało? On by tylko poleciał do tyłu. Śmieciarka była wspaniała. Okej. Dobra. Dość zabawy, przejdźmy do... A powiedz mi, przy tworzeniu miasta... No? Bardziej doceniasz taki czysto sandboxowy aspekt gry, przez co mam na myśli to, że wbudujesz sobie miasto od zera, często bez jakiegoś tam konkretnego celu, a przynajmniej niewyznaczonego w jakimiś ścisłymi miernikami, czy właśnie taki aspekt na przykład rozwiązywania problemów, czy wykonywania wyzwań? Czy wolę zwykłe miasta, czy scenariusze? Znaczy... W uproszczeniu, czy na przykład w ogóle by cię interesowała jakaś gra na czyimś save'ie, czy chodzi, czy... Tak, no jakby ktoś dał i coś byłoby nowego, to proszę bardzo, tak? Link w opisie. W sensie, możecie wysyłać pod magiczny adres e-mail, który powstał lata wieku, a wizjonerz@opek.pl. Tam możecie wrzucać wszystko, co wam się żywnie podoba i to, czego nie chcecie. I tam faktycznie, jeżeli coś podrzuci ktoś, nawet z PC, bo raz na jakiś czas Industries wrzucam z naciskiem na raz na jakiś czas, to faktycznie wtedy mogę coś z tego zrobić. No i tak, teraz jest największe pytanie życia, czyli mamy tutaj promiki. I wiesz, co to znaczy? Słucham. Jest promik, a to znaczy, że on ma magiczne swoje ścieżki.
Co oznacza, że nie możesz na nic, nic wybudować. I wiesz czemu tu jest? Bo tu jest albo wodospad, albo silniejszy prąd. I nie możesz tutaj postawić. Tak, a to jest na przykład, no, w ogóle już jest, nie ma wody. Bo tu bardzo trudno w tym kodzie utrzymać wodę, o widzisz, no. Teraz jest, teraz nie. Tutaj, na dole, możemy sobie na przykład zobaczyć, jak pod mostem idealnie została zainstalowana nasza najnowszej generacji oczyszczania ścieków. Ona jest pod mostem, faktycznie. I dookoła niej kolejne, dzięki czemu nasze wszystkie ścieki wylatują tam, gdzie oko nie patrzy, bo miasto jest tutaj. Co nie? No tutaj nie widać żadnych tych ścieków. No, oczywiście. No, i właśnie tego się trzymajmy. Tutaj mamy piękną, na przykład naszą turystykę, którą ostatnio zacząłem trochę rozwijać. Tutaj jest nasze niezawodne rondo. Niezawodne rondo. No. I wracając do naszej głównego mamy tematu, obniżymy im podatki, aby bardziej chcieli tutaj się pojawić. Nie wiem, czy to... Właśnie, bo to chyba nie odpowiedziałeś na... Nie, odpowiedziałeś na pytanie. Chodziło jednak o zbudowanie bloków w pośrodku niczego. Masz rację. Znaczy, no. Jeżeli ktoś... Uważam, ja naprawdę nie mam żadnych problemów z... Wydaniem wciskając. Z tym, że rozwój miast odbywa się dziko. Co masz na myśli dziko? Strome zbocze, proszę cię. To jest jak najbardziej normalne miejsce. Znaczy, może nie pamiętasz mojej poprzedniej wersji tego miasta, ale ja budowałem normalnie wieżowce tutaj, na tym stromym zboczu. I to były wieżowce IT, które teraz, nie wiem, gdzieś też chyba buduję. No ale, a nie, w tym mieście nie mam. W tym mieście postawiłem na nowoczesny przemysł, jakim jest ropa z elektrowniami słonecznymi. I tutaj mamy piękne elektrownie słoneczne z nowoczesną ścieżką, która wjedzie do najważniejszego miejsca w handlu, jakim jest oczywiście prom. Nowotwór gratis po przejściu. Cennie to się mówi. A tu jest najnowocześniejsze oczywiście też niezawodne rondko. Aby było bardziej niezawodne, możemy wam wystawić... To jednopasmowe takie wyniesienie wygląda bardziej jak ścieżka dla pieszych dla mnie. No, macie trzy pasy. Może wam się spodoba. Tu też możemy mieć dwa pasy. No, wygląda teraz o wiele lepiej, to nie? Bardzo mi się podoba to, że te... Się te pali. Że tamte samochody nie zjeżdżały na wewnętrzny pas. Jak teraz się zastanawiam, rzeczywiście coś w tym, co pan mówił przed chwilą, przed odcinkiem, do tego się odniesiemy, że się przyklejamy do tej kanapy i to rzeczywiście nie jest najlepsza wiadomość. Właśnie, tutaj wyjaśniam wszystkim widzom. Szanowny pana wizonosz ma w domu, i tutaj nie żartuję, temperaturę 30 stopni. Tak, dokładnie. Przygotujemy się już na... Jest noc. Jest noc, tak, to warto podkreślić. 30 stopni, z czego nikt nie wie, jakim cudem. Postawimy tutaj toaletę czy kawiarnię? Może kawiarnię. Raczej wyjaśnij, bo postawiłeś tam... Szachy. Nie chodzi mi o szachy, tylko tamtą wieżę obserwacyjną dla straży pożarnej, no tak? I to miałoby właśnie... Nie, to nie zapobiega temu pożarowi, co teraz tutaj się dzieje, ponieważ nie chce mi się stawiać kolejnych... No widzisz, no oni tutaj już są, tak? No tak, tutaj... ale to chodzi o las, prawda? Nie o budynki. Nie, o las, jakiekolwiek drzewa lub obiekty, które nie są podłączone do drogi. Na przykład ten park, to wszystko musi przecieć helikopter. To jest akurat dosyć głupie. Nie ukrywam, to jest akurat źle zrobione. A gdyby nie było wieży obserwacyjnej, to by przyjechali, czy nie? Jakby zaczęły się inne budynki palić i ludzie by to faktycznie zauważyli, to tak, czyli w teorii nie. Warto wiedzieć. Macie tutaj jeszcze jedne. Proszę bardzo. W ogóle też się żadne nie budują. A, wiem, co jeszcze wpływa bardzo na to, aby ludzie się pojawiali. Edukacja! Może jak im postawimy jakąś tutaj szkołę gdzieś w górach, to zaczną chętniej przychodzić, chociaż tak zastanawiam się, czy szkoła w górach to dobry pomysł, ale dobra. Mniejsza z tym. Okej, czekaj. Tu z takim ładnym widokiem bym im postawił. Chyba, że... O, jest. Pięknie, wejdzie. No dobra, czekaj, jaka piękna szkoła z ładnym widokiem. Z dachu. Bałem się, że szkoła to jest szkoła podstawowa, to na te krzesełka to chyba tylko nauczyciele wyjdą. Ale tak czy siak, bardzo fajnie. Zawsze mnie irytowało w tych grach tego typu to, że zasięg, tak naprawdę bardziej niż od zagęszczenia zależy od faktycznej odległości ulicy. To wygląda trochę tak, jakby wszyscy tam mieli dojść pieszo. Znaczy, w nowym dodatku do Cities, który pojawił się niedawno, nie pamiętam dokładnie ile,
No to już to zmienili, bo są autobusy szkolne. A. Może nie słyszałeś, kampus się pojawi dodatek. Całkowicie zmienia... myślałem, że to tylko uniwersytet. Nie, to edukacja jest do góry nogami. Właściwie nie, już jak pojawi się ten dodatek, to właściwie nie wiesz, po co jest szkoła podstawowa. Znaczy, nie wiem, nie grałem w niego, bo jakoś nie miałem okazji. Ale całkowicie podobno zmienia postać gry. Dobra, no i postawmy może jakieś sobie drzewka jeszcze. Te, co się nie spaliły. Dobra, stawiamy oczywiście moje ulubione drzewko, czyli cheese, ponieważ najbardziej zrasta wszystko. I wtedy już przez niego nic nie widać, dzięki czemu też najlepiej smog pochłania. Czy w praktyce tak jest, to możemy się spytać eksperta, który siedzi tutaj obok nas. Od drzew. Mieszka pan podobno w dziczy, więc się dopytamy. Ja o niczym takim nie wiem, sekundkę. 3 minuty później. Przy okazji już pokażemy... Czy drzewa tutaj usychają? Jak się spłoną, to tak. Zobacz, pamiętasz, jak śmiesznie działały w SimCity, gdzie pochłaniały rzeczywiście zanieczyszczenia powietrza, ale usychały wtedy i musiały się zmieniać. Ojejku, uroczy czas. SimCity to w ogóle było fajnie, bo jak na przykład były te oczyszczarka ziemi. Nie ciągnęła ci wody czy prądu, tylko ciągnęła pieniądze z konta. I to był największy problem. Właśnie, a co do drzew? Drzewa są po to... Z tego co wiem, to pomagają przy smogu, ale nie chodzi tutaj o pochłanianie takie rzeczywiste w liście, tylko to, że po prostu osadzają się na drzewie te pyły, a potem są spłukiwane. Jeżeli ktoś ma jakieś dane na ten temat, ponieważ jak na prawdziwego dyletanta przystało, wypowiadam się teraz bez źródeł, to można tam oczywiście podrzucić. W sekcji, magicznej sekcji komentarzy, w której możecie wpisywać dokładnie, co wam się, że nie podoba. No może bez przesady, bo to nie polityka. Moderacja też działa. No i to jest największy problem, bo jak chcesz to pisać w końcu jakimś youtuberowi, co o nim myślisz, to nie można. Czy no? Ja uważam, że wszyscy by ci napisali, że cię kochają, a to chyba żadne przestępstwo. No tak, ale ja bym przyszedł do innych, których trochę mniej kocham, bym to czasami coś napisał, ale czasami moderacja działa za wcześnie i nawet nie możesz napisać komentarza, bo już stwierdzą, że coś złego napiszesz. I to mi się bardzo nie podoba. Właśnie. To i też... bardzo mi się też nie podoba to, jak walczą z muzyką jakąkolwiek, z prawami autorskimi. To też jest o tyle interesujące, że Google udostępniło już... No. Narzędzie, które czyta twój komentarz, tak w cudzysłowie oczywiście, i analizuje... Słowa klucz ma. Tak, ale nie tylko słowa klucz, ale że stara się w ogóle kontekst emocjonalny odnaleźć. Aha. Podejrzewam, że najlepiej to działa dla angielskiego i nie zdziwiłbym się, jeżeli serio? Teraz... Nie zdziwiłbym się, jeżeli teraz ważniejszym narzędziem od zgłoszeń pojedynczych użytkowników byłaby analiza dokonywana właśnie przez taki system. Możliwe, możliwe, bo już to teraz przecież tak poszło do przodu, że to nie wiadomo już teraz w ogóle, o co tu chodzi. A w ogóle, to teraz tak się zastanawiałem, a nie, już nie mamy forsy. To nieważne, bo byśmy podłączyli pociągi w końcu do naszego miasta. Bo już ja tam tak dawno nie nagrywałem odcinku, już nie pamiętam właściwie, co ja tam robiłem. Powiedzmy, że się przykleiłem właściwie do fotela teraz. No, ale... Widzę, że jesteś wielkim tutaj fanem krzaków. Ja jestem wielkim fanem korków. Tak jak mówiłem, regularnie oglądam tę serię, dlatego nie dziwcie się, jeżeli czasami zadam pytania kontrolne, aby wam po prostu odświeżyć nieco pamięć. Pytania kontrolne możesz zadawać, czego nie wiesz. Czego nie zauważyłeś lub po prostu ci zanudziłem. Było mnie interesujące i tego nie zauważyłeś. A ja się zastanawiam, czemu tu jest taki korek. Może jedna droga do przemysłu to zły pomysł. Może coś tu jest. No to jak, ma jakieś pan pytania? Pytania od widzów? Pytania od widzów. Bo jeszcze zaraz zrobimy unboxing od widzów. Jak to było kiedyś. Tak. Na bogato. No widzę, że pan często ogląda to, ale nawet nie musi mieć pytań. Pan wszystko jest na bieżąco. Nie, jakbyś robił live'y częściej, to bym więcej wiedział o tej mapie od ciebie. No, wiem, ale do tego nie robię live'ów. Nie, no live'ów nie robię, bo wtedy trzeba
bo wtedy muszę sobie zagospodarować 2-3 godzinki. I przede wszystkim nie możesz nagrywać o pierwszej w nocy. Tak, no jak na przykład każdy odcinek z Industrii Sportowej powstał około tej godziny. Nie będę ukrywać, bo zawsze nagrywałem po angielskim, co nie jest dobrym pomysłem. No, ale naprawdę zacznę się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł, by to wszystko jechało tą jedną drogą. W ogóle nie wiem, czy pan widział, tu jest taki piękny węzeł, który idealnie działa i wie pan, czemu to jest takie płaskie tutaj? Słucham. No pan może pamięta z odcinku. Czemu to się tak wszystko tutaj nagle pięknie kończy? Tu była granica miasta, którą wykupiłem w ostatnim odcinku. I po prostu nie mogłem wyjść w ogóle za to. I dlatego teraz tutaj tak pięknie to wygląda, że ktoś się wjeżdża i to wjeżdża w ogóle w tunel jeszcze na dole. Taki jakiś ten dzisiaj ten odcinek bez duszy przez to, że nie chce się budować w naszym mieście. I to mi się akurat mało podoba. A na pewno zaznaczyłeś tam strefę? Tak. Niemożliwe. Bo stronie się na bieżąco pojawiają, ale w domkach, które już są. Nie, muszę może więcej parków wam tu postawić, co? Może po prostu postawić. A czy na pewno nie jest to związane z tym, że dałeś tutaj wysoką gęstość, a miejsca to czasami jest na jedną kratkę? To nie ma znaczenia, i tak oni się... No to trudno, musimy się zająć dalej drzewkami, skoro nie chcecie się budować. Patrz jak oni pięknie chodzą tutaj przez drzewka. Właśnie, nie uważasz, że... W końcu naprawili te do edycji drzew, tak. No, że powinni tutaj tak troszeczkę w duchu OpenTTD zadziałać, że transport buduje ci ktoś inny, ty się na niego oburzasz, a wtedy sadzi ci drzewa i daje pieniądz. No jak mnie w ogóle powinno być coś takiego, że planujesz dokładnie co ile płacisz za transport, ile bilety i to wszystko, to wtedy byłoby idealnie. Ostatecznym etapem ewolucji tutaj City Skylines będą dodatki, w których będzie można dokładnie wyznaczać schemat sprzątania każdej płytki chodnikowej. Chyba wiem, czemu nikt się nie buduje. Słucham. Ponieważ mam tak dobry, że jest zbilansowany popyt, że cokolwiek się pojawia, to znajduje swoją strefę i to znika. I komunikat o tym od razu znika. W ogóle chciałem tu zrobić pęta, ale widzę, że będzie problem. Dobra, zrobimy wpadku, trudno. No bo jak mają bambaje, to też się bardziej cieszą, chociaż jak nikogo nie mają, jak nikogo tutaj nie ma, to i tak się nie będą cieszyć. Oj, ktoś jedzie, fajnie. No i nasze ulubione oczywiście, opcja, wyłącz skrzyżowanie. Najgorsze to jest, jak są dwa komunikaty naraz i nie widzisz, czy jest to, czy nie. Dobra, proszę bardzo, wyburzamy to zbędne, czyli przesunąć się na przykład, nie przesunął. Mogę przesunąć. Ja nie mogę. City Skylines, to jest mój jeden z ulubionych bugów. Ja się nie będę chciał przestawić. Fajny jeden. No to trudno. Trzeba przecież stwierdzić, że już jest dobrze. W tym czasie postawimy, żeby to dojeżdżało tu. Czyli w skrócie, żeby dobiło, odwalało całą robotę za ten przystanek, który się zepsuł. O, no. No i panie Dominiku, podobno pan był w galerii Mociny. Byłem, owszem, chociaż tak naprawdę tylko na dwóch piętrach. Znaczy ja też byłem, nawet miała być relacja, ale jakoś tak jej się nie pojawiła. Widzisz. Oj, przepraszam. Może powinniśmy... przewietrzyć. Ale raczej już tego nie będziemy robić, ponieważ jest godzina XYZ, co oznacza, że komarki... Hello! Nie, o tej porze już nie ma. Są. Ja ci mówię. Znaczy, jak chcesz, to mogę otworzyć, tak, i znaczy, się przekonasz, ale... Moja ocena jest taka, że nie rozkłady, gdzie się wchodzi na parking podziemny, a gdzie do sklepów są dosyć mylące, ponieważ tak naprawdę mamy znaki prowadzące na poziom minus jeden tam, gdzie tak naprawdę... do sklepów, tam, gdzie tak naprawdę wchodzimy na parking. Na świeżym powietrzu, ponieważ tam nie byłem. Bo to jest na dachu. I polecam uważać na salon Orange, ponieważ ze względu na to, że... On nie działa. Tak, poniekąd tak. Mają oczywiście szyld Orange, ale nie są salonem firmowym, co sprawia, że
nie mają dostępu do systemów. Tak jakbyście poszli do sklepu Żabki i poprosili, żeby nam wam wszystko zabili. No, mają moc podobną. Coś sprzedadzą, ale czy pomogą? W ogóle tu jest nie zbudowałem tej ścieżki do Nawada wam, bo ludzie, którzy jeździli na nawadkach, jechali tutaj, tu i tu jechali tędy. Na okrągło, teraz mogą jechać tędy. Zobacz, jaka utopia, dwupasmowe tak naprawdę w każdą stronę. Ojoj. Pieszy i rowerowy, a u nas powstała kładka pod mostem już. I to dwie kładki pod mostem. No, będzie jeszcze to niezależne, ale trzeba chwilkę poczekać. No. My niestety chorzy, bo już się... Tak się bardzo przegrzewamy tutaj na górze, że wiecie, no to już... Musimy to wypocić. Nie potrzebujemy już żadnego koca przy tej temperaturze. Tak, ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, co zrobić, żeby ci ludzie zaczęli przychodzić do tego miasta. A, ja wiem, co trzeba było robić. Trzeba podnieść im podatki i obniżyć na handel. Bo to jest takie bez sensu, że trzeba obniżyć innym podatki, aby inni się budowali, aby było zapotrzebowanie na resztę. O, jest pięknie. To... Ale szkoła już działa. I to jest pełna, co ciekawe. Czekaj. To powiesz mi zaraz, że nie mamy jeszcze wystarczająco innych miejsc. Ja nie mogę. To jest najbardziej irytujące szkoły. Musisz postawić do miliona szkół w jakichś małych dzielnicach, tylko po to, żeby to w końcu działało jakoś. Dobrze, czy ten przynajmniej to tam majowy by już zaczął działać, łaskawie? Nie. Dobra, 24 tysiące, co oznacza, że... Hejo. I czy my przypadkiem w tym scenie już nie mamy czegoś takiego? A nie, normalnie jest, że jak zejdziesz poniżej budżetu, to już przegrywasz, ale dobra, tutaj nie jest aż tak tragicznie. Dobra, no dzisiaj już taki bardzo luźny odcinek, właściwie nic nie zrobiliśmy. I o to tutaj chodziło. No, była zapowiedź live'a. Tak, była zapowiedź live'a, trochę śmianka. Ale pomyśl, jaki będzie fantastyczny timelapse z tymi pustymi drogami. Nie robię z tej serii timelapse'ów na szczęście. Bo nie byłoby z czego, tak? No umówmy się. Co dziś zrobiliśmy? Przesunęliśmy to, dodaliśmy kawałek parku. I heja. No i dodaliśmy drogi, do których się jeszcze nikt nie chciał budować. W zasadzie to można by zamiast tworzyć z tego osobny odcinek, zrobić po prostu takie, o tutaj poza ekranem w 5 minut tak, zabiliśmy. Dokładnie. Nie no, 5 minut, mamy gadamy już 25 minut. Ojejku. Jak ten czas leci. Dobra, no nie ma popytu, to właściwie nie mam co tutaj dla was kręcić, więc jak nigdy skończymy czas odcinek przed czasem. Dogadę się z tym. Macie tutaj magiczną naszą kamerę. Zobaczycie to, czego dzisiaj nie robiliśmy. Widzisz, przyszedłem mi od razu, jaki odcinek zepsuty. Nie, no pan nie ma ludzi, no. No ej, widzi. Ej, chwilkę. Czy ja tam widziałem, że masz boisko na dachu? Tak. Czy tam się zmieści przypadkiem samochód, ale autobus już nie? Gdzie to było? Proszę to odnaleźć. Saleczynk. To mogło być gdzieś tutaj, czekaj. To jest cukiereczek, którego na live'a będzie trzeba zachować. Nie, to chyba tam to było mniejsze. Bo tam było tylko jedno boisko. Może po prostu na helikopterze? Ha. Oj, no nie wiem, wie pan? Już czwarty raz widać ten sam budynek. Dobrze. Może na live'iku. O, to było gdzieś tu. A nie, czekaj, wie pan gdzie to było? To było chyba gdzieś tu. Bo wydaje mi się, że widziałem... Nie. Nie wiem gdzie to było. Bo to było gdzieś przy końcu. Dobra. Trzeba to będzie zostawić na live'ik, tutaj nie ma korków, więc przechodzimy do timelapse'a końcowego. O, proszę bardzo, widzicie państwo, jak będą tutaj piękne budynki się dziś pobudowały przy naszym parku? Bardzo ładnie. No. I to chciałem usłyszeć. Też nie wiem, co to są nazwisy. Tu nasze piękne skrzyżowanie. Mniej więcej deba. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i widzimy się na psikę. Tak naprawdę się powinny w teorii chociaż pojawiać normalnie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Cześć.